powietrza, także proszę sobie teraz tam te nadbuchy no tam pootwierać lewo, prawo, tak? Wieje. Także proszę sobie tam indywidualnie uregulować. Oczywiście już nadmuch mamy. Teraz, proszę Państwa, następna sprawa, która też dzisiaj rano wynikła. Jedna z pań zasygnalizowała kłopoty ze zdrowiem. Ja powiem w ten sposób, proszę Państwa, no więc wyjaśnię no, tak w miarę obszernie, na czym polega tutaj nasze ubezpieczenie, jak się zachować w razie kłopotów ze zdrowiem. Otóż jesteśmy ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek to jest wtedy na przykład, jak ktoś wpadnie do takiego kanału, do aryka, na przykład złamie sobie rękę albo nogę, to jest nieszczęśliwy wypadek. No i to oczywiście jest ubezpieczone. Koszty leczenia, jeśli ktoś nagle zachoruje na jakąś, prawda, chorobę i trzeba go tutaj, prawda, leczyć, wtedy ubezpieczenie to pokrywa. Natomiast jeśli ktoś choruje na choroby przewlekłe, a nie wykupił sobie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych, no to wtedy zaczyna się dyskusja, czy to jest ubezpieczenie, czy nie jest ubezpieczenie, ale tu nie będziemy w te szczegóły wnikać. Jeśli ktoś z Państwa zgłasza, że tak wyrażę, potrzebę lekarza i leczenia, no to oczywiście musimy pomóc, natomiast biuro nie jest tutaj stroną. Biuro jest tylko pośrednikiem. Biuro w Państwa imieniu zawarło umowę ubezpieczeniową z pośrednicielem Signal Iduna i to Państwo jesteście klientem Signal Iduny, a nie wytwórni wypraw w zakresie ubezpieczenia. Wytwórnia wypraw jest biurem podróży, a nie firmą ubezpieczeniową. W związku z tym, jeśli coś się zdarzy, no to wtedy, w zależności od tego, jaka jest, jakby to powiedzieć, ranga tego wydarzenia, będziemy kontaktować się z przedstawicielem firmy Signal Iduna lub będziemy załatwiać sprawę we własnym zakresie. I chciałem Państwu powiedzieć, że w firmie Signal Iduna, zresztą jak w wielu innych firmach, istnieje tak zwane pojęcie wkładu własnego, czyli tak zwanej franczyzy, która wynosi w Państwa przypadku równowartość 100 euro, co oznacza, że wszelkie wydatki do kwoty 100 euro są Państwu zwracane. Co więcej, te wydatki ponosicie Państwo we własnym zakresie, z własnych środków. Biuro nie ma z tym nic wspólnego, ja tak nie mam na to pieniędzy, bo to nie są wydatki związane z Państwa podróżą, z Państwa programem. Nie są one w żaden sposób przez Państwa tutaj opłacone, dlatego wszelkie wydatki związane z ubezpieczeniem pokrywacie Państwo we własnym zakresie. Czy są to koszty lekarstwa, czy są to koszty wizyty u lekarza lub wezwania lekarza, czy są to koszty na przykład dojazdu taksówką do szpitala, to wszystko płacicie Państwo sami, a ja tylko Państwu w tym po prostu będę pomagał. I jak mówię, do 100 euro ubezpieczyciel Państwu pieniędzy żadnych nie zwróci. Takie są zasady, jeśli chodzi o towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli są wydatki powyżej 100 euro, to wtedy trzeba je udokumentować, czyli posiadać na nie rachunek i po powrocie do kraju przedłożyć je ubezpieczycielowi ze wszelką dokumentacją medyczną. Natomiast jeśli kwota wydatków będzie przekraczała Państwa możliwości finansowe, wtedy trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem i on podejmie decyzję co do dalszego postępowania z Państwem.